Cześć, witam Was serdecznie w niecodziennym miejscu. Nasze miejsce być może jest codzienne, ale okoliczności nie są codzienne. Otóż słuchajcie, jesteśmy w kuchni. Być może oglądając moje konto, nasze konto o gotowaniu, czyli Kuchnia Marzeny Jarka albo Jedz Inaczej, to te dwa konta są realizowane właśnie w tej kuchni. I zobaczcie, jak ta nasza kuchnia obecnie wygląda. Prawda, że dziwnie? Specjalnie Wam pokazuję tą kuchnię, zaraz Wam wytłumaczę dlaczego. Dziwne, żeby w domu normalnym się gotuje, tak wyglądała kuchnia. Otóż, no muszę łyżeczkę puścić. Otóż sytuacja jest taka, że ja mam dom, my mamy dom z Incommunity, ten dom już 15 lat i nagle Incommunity wpadło na genialny pomysł, że nam wymieni kuchnię. I o tym będą ten film i najbliższe moje filmy, mianowicie stwierdzili, że wymienią nam kuchnię, czyli mieli nam wymienić te oto szafki, gdyż one mają już powyżej 10 lat, więc zgodnie z jakimiś tam ich wytycznymi kuchnia ta powinna być wymieniona na nową. No więc słuchajcie, przyszła pewna pani, spisała taki protokół i mogliśmy sobie, słuchajcie, mogliśmy sobie wybrać kolor szafek, rączki, jakie mają być, jaka ma być podłoga, jakie mają być, jaki ma być kolor blatów. No więc wybraliśmy sobie to wszystko, przyjedzie firma, słuchajcie, i będzie nam tą kuchnię wymieniać. Ale okazuje się, że nie jest to tylko wymiana kuchni, bo jest to również wymiana ścian, czyli ta nasza piękna tapeta stąd po prostu wyleci. Będą malować całą kuchnię, będą wymieniać szafki, będą wymieniać podłogę. To nie są płytki, to jest taka coś jak panele, ale bardzo twarde. To już tu leży 15 lat, słuchajcie, 3 razy to musiałem zdejmować, bo zalała nam na przykład pralka albo lodówka, albo ta zmywarka, coś tam się stało z wężem. I słuchajcie, ja to zdejmowałem, zakładałem 3 razy już i nadal to jeszcze funkcjonuje i jest szczelne, także. No ale już też czas na to, żeby to wymienić, więc oni nam będą wymieniać tą podłogę na nową. I to wszystko, słuchajcie, całkowicie za darmo. No i jak się pytałem o szczegóły całej tej transakcji, no więc stwierdziłem, że no dobra, no pomalują, chcą pomalować ścianę, ok, wymienić podłogę, wymienić szafkę, tydzień czasu maksymalnie i po robocie. Otóż nie. Jak zostałem poinformowany przez tą panią, która nam zapisywała wszystkie te nasze złote myśli i nasze wybory, powiedziała nam, że kuchnia będzie remontowana przez 15 dni roboczych. A 15 dni roboczych to jest 3 tygodnie, słuchajcie, pracy. Nie wiem, jaka ekipa będzie to remontować, dlatego postanowiłem, że nagram Wam dzień po dniu, co się będzie działo w tej kuchni, jak oni to będą remontować, zobaczymy, jakie są postępy. Przy okazji będę miał dokumentację, a Wy będziecie mogli sobie zobaczyć, jak wygląda remont kuchni po angielsku. Będzie to ciekawe doświadczenie, ale powiem Wam, że nie jest łatwo, no bo słuchajcie, przez 15 dni roboczych, czyli przez całe 3 tygodnie mamy wyłączoną totalnie kuchnię z użytku. A przecież mamy tu zmywarkę, mamy tu pralkę, mamy tu lodówkę. Z lodówką też jest heca, bo lodówka jest za duża. To jest, słuchajcie, nasza lodówka. A to są drzwi. No i problem polega na tym, że my tej lodówki stąd wynieść nie możemy. Bo ta lodówka została wniesiona na styk w pionie, a no, gdzie mam ją wystawić? Na ulicę? A przecież trzeba jeszcze przez 3 tygodnie funkcjonować, więc normalnie ta lodówka powinna zostać zabrana i postawiona gdzieś
w pokoju na przykład i podłączona i po prostu funkcjonować sobie, a my tego zrobić nie możemy, bo po prostu nikt nie jest w stanie w tej chwili tej lodówki stąd wystawić. Jak to będzie wyglądać, nie wiem, jak oni to rozwiążą. Została taka informacja podana do firmy, że lodówka zostaje w tym samym miejscu, w którym była i oni muszą sobie po prostu z tą lodówką jakoś poradzić. I naprawdę sobie nie wyobrażam, jak to będzie wyglądać ten remont przez 3 tygodnie. No ale takie mają normy. Anglicy jak mają na coś normę, to mają normę. Nic nie będzie ani szybciej, ani później. Ciekawe, jaka to ekipa przyjdzie. Oczywiście no, ja w tym czasie będę musiał chodzić do pracy. Także będziemy musieli wyjść z domu. Także ekipa zostaje sama u nas w domu. Dostali już klucze. Mam nadzieję, że nic nie wyniosą. Ja to ustawię na wszelki wypadek jakąś kamerę w newralgicznym punkcie domu, żeby mieć trochę oko jednak na tych fachowców, którzy przyjdą. No i zobaczymy, co się będzie działo i jak to wszystko się potoczy. Także w kolejnych filmach będę Wam pokazywać postępy z tych prac, z tego, co się działo, dzień po dniu, i będę miał też dokumentację taką małą i Wy będziecie mogli sobie zaobserwować, jak wygląda remont kuchni po angielsku przez firmę, która tu przyjedzie specjalnie zrobić najpierw wielką rozpierduchę, czyli wszystko wywalić, a później będą nam tutaj remontować. Ale powiem Wam, że łatwo nie jest, ze względu na to, że całą tą kuchnię musieliśmy gdzieś wynieść. No i gdzie musieliśmy ją wynieść? No oczywiście do pokoju. Czyli mamy kuchnię w pokoju, a jak na co dzień będziemy sobie radzić z gotowaniem, nie mam pojęcia. Ale nie macie się co martwić. Na kuchni marzonej Jarka i na Jec inaczej. Przepisy zostały zrobione już wcześniej, więc tam się będą nam pokazywać. Będą w poszczególnych dni wychodzić, tylko o jeden dzień mniej, o jeden dzień rzadziej, czyli 2 razy w tygodniu będą wychodzić filmy na tych 2 kanałach. Także nie będziecie pozbawieni nowych przepisów z naszych kanałów. Także tak sprawa wygląda. A jeszcze Wam powiem, że ten remont będzie trwał codziennie przez 3 tygodnie od godziny 8 do godziny 16. Także po 16 ekipa wychodzi, a my będziemy próbowali jakoś tutaj, że tak powiem, funkcjonować bez kuchni w domu. Także 8-16, a potem wpadam z aparatem i nagrywam i zobaczymy, co też oni codziennie zrobili.